Nazywam się Bartłomiej Kacprzak, jestem lekarzem, jestem założycielem i właścicielem Ortomed Sport w Łodzi. Staramy się leczyć i pomagać ludziom. Nieważne, czy to są sportowcy, czy to są normalni zjadacze chleba, traktujemy ich wszystkich tak samo. Czy z pierwszych stron gazet, czy młodzi, którzy dopiero zaczynają, a pojawiają się problemy zdrowotne, to staramy się im pomagać, tak? Leczyć, jeżeli trzeba, operować, jeżeli jest konieczność, ale najważniejsza nasza taka misja to jest ta profilaktyka i uczenie tych wszystkich naszych pacjentów, że lepiej zapobiegać niż później się leczyć. Nawet jeśli nam się coś nie udaje i nie ma tego efektu leczenia, to nie szkodzimy, czyli podajemy wszystkie lekarstwa czy metody leczenia, które mogą tylko i wyłącznie pomagać. Jedną z takich terapii leczenia biologicznego jest terapia ortokinę, polegająca na wykorzystaniu własnej tkanki. Pobieramy krew od pacjenta, przygotowujemy to w specjalnym inkubatorze, odwirowujemy, podajemy. Super skuteczna, fajnie się sprawdza dla zawodników, tym bardziej, dlatego że jakby skraca czas leczenia, ale ta terapia jest dla wszystkich ludzi. Naprawdę chyba mamy wszystko, co jest dostępne na świecie. Taką fajną rzeczą jest komora hiperbaryczna, czyli leczenie tlenem pod zwiększonym ciśnieniem. Wszelkiego rodzaju platformy sensomotoryczne do treningu funkcjonalnego, wszystkie rzeczy do oporu elastycznego. No to, co się wykorzystuje w największych sztabach medycznych na świecie, czy w najlepszych krajach, które gdzieś tam idą z duchem czasu i postępu i myślą, co będzie za rok, dwa, pięć, a nie w tym momencie. Staram się operować w ostateczności, tak? Ten stół operacyjny nic fajnego dla pacjenta, o tym trzeba pamiętać. Operacja jest tylko etapem, trudnym etapem fizycznym i psychicznym, a później zaczyna się ciężka praca i powrót do uprawiania swojego zawodu, więc jeżeli nie trzeba operować albo istnieje jakakolwiek szansa próby leczenia zachowawczego, to staramy się to robić. No i to wygrywa fajnie, bo udaje się, ale jeżeli się nie da, bo kontuzja jest na tyle poważna, że trzeba zoperować, to też to robimy, też operujemy. Bez operacji też moja kariera jakby lekarza nie miałaby sensu. Kocham to robić i to mi sprawia olbrzymią przyjemność, że mogę coś naprawić, a potem widzę, że ten zawodnik jest z powrotem na boisku i to działa i funkcjonuje, nie ma dolegliwości. No, kilku było zawodników z pierwszej reprezentacji, ale na szczęście przyjeżdżają na zasadzie takiego profesjonalizmu. Część z nich gdzieś była leczona i wróciła, bardzo fajnie, ale część przyjeżdża, jest świadoma, że musi pracować nad sobą i w jakiejś wolnej chwili, czy przerwie zimowej, letniej, zamiast siedzieć na wakacjach, oni są tutaj i pracują nad sobą, nad dodatkowym treningiem. Myślę, że najfajniejszą taką przygodą ostatnich czasów no to był Łukasz Teodorczyk, tak? No bo gdzieś tam od kilku lat mieliśmy kontakt, lepszy, gorszy, trochę te nasze drogi się rozjeżdżały, ale zawsze gdzieś ten kontakt był. Jego ostatnia poważna kontuzja i fajnie, że zadzwonił, fajnie, że zaufał, fajnie, że przyjechał, jest zadowolony, jesteśmy cały czas w kontakcie. A nawiązując do tej przygody z Łukaszem, niesamowita przygoda też ze sztabem medycznym z Kijowa. Współpraca pod każdym względem, zaufanie pod każdym względem, kontakty mailowe, kontakty telefoniczne, czy nawet to, że przyjeżdżali tutaj w trakcie usprawniania swojego zawodnika i patrzyli, jak to idzie.